Aloha, z tej strony Mateusz Jasiński, trener biegania.pl. Jestem zabiegany i kocham bieganie. Mam na imię Marcin i zapraszam Was na kolejny, szósty już odcinek Zabiegani TV. Jesteśmy razem od 5 tygodni i w tym czasie obejrzeliście materiały tyle razy, za co serdecznie Wam dziękuję. Niejednokrotnie w komentarzach zadawaliście pytania dotyczące biegania. Jak zacząć biegać? Jak powinniście to robić? Dlatego też gościem dzisiejszego odcinka będzie Mateusz Jasiński. Biegacz, trener biegania i dziennikarz sportowy. Obejrzyjcie odcinek do końca, ponieważ znajdziecie tam konkurs, w którym do wygrania podwójne zaproszenie na Runmageddon. Zapraszam. Siema. Cześć Mateusz. Cześć, dzień dobry, witam. Powiedz mi, od jak dawna biegasz? To jest bardzo dobre pytanie, na które starałem się ostatnio sam sobie odpowiedzieć, ale de facto biegam od dziecka nieświadomie, w tym rozumieniu, że zawsze miałem taką jakąś dziwną potrzebę rywalizacji z samym sobą i od samiuśkiego dziecka biegałem sobie jak najszybciej od punktu do punktu. A później w wieku 8 lat zacząłem trenować lekkoatletykę, więc de facto trenuję od 17 lat. Czy uważasz się za zawodnika? Czy jesteś zawodnikiem? Nie, obecnie. A byłeś zawodnikiem? Tak, trenowałem wyczynowo z nadzieją na to, że kiedyś podbiję świat bieganiem, ale już po pewnym czasie zdałem sobie sprawę z tego, że zostałem na tym świecie stworzony zupełnie do robienia innych rzeczy, w tym rozumieniu, aby uczyć ludzi jak biegać. Jaki był najdłuższy dystans, jaki dotychczas pokonałeś w swoim życiu? 100 km w 2013 roku. Race to the Stones, czyli bieg, który zaczynał się w sercu Anglii, niedaleko Londynu, a kończył się przy kręgu Stonehenge. Aha. Także no, niesamowita przygoda, jeden z najcięższych biegów w moim życiu. Mateusz, a czy każdy może biegać? Większość osób może biegać. Bieganie nie jest rekomendowane osobom z przewlekłymi niewydolnościami serca. Natomiast niezależnie od tego, każdy z nas powinien ruszać się, bo ruch to zdrowie. Nieważne, czy biegasz, czy spacerujesz. Ważne, aby zapewnić sobie minimalną dawkę ruchu. 3 razy 30 razy 130 jest taka zasada, która... 30 razy, powtórz. 3 razy 30 razy 130. 130. Co to znaczy? Aby człowiek był zdrowy, musi biegać 3 razy w tygodniu, bądź uprawiać jakąś aktywność aerobową, czyli tlenową. 3 razy w tygodniu przez minimum pół godziny natętnie w wysokości mniej więcej 130 uderzeń na minutę. Te 130 uderzeń na minutę możemy mniej więcej przełożyć na takie komfortowe tempo biegu. Czy jesteś człowiekiem zabieganym w swoim życiu? No absolutnie tak i czasami jak sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że sam sobie to zaprogramowałem. I biorąc pod uwagę moje podejście do życia, że za wszystko w moim życiu jestem odpowiedzialny, no to sobie wykreowałem taką rzeczywistość. Jak wygląda Twój dzień? Każdy dzień jest zupełnie inny, ale ostatnio zaczynam dzień o 5 rano i wtedy mam najbardziej kreatywny czas w ciągu całego dnia. Wtedy, o 5 rano? Tak. Wtedy wstaję, wychodzę z psem, wracam, jem śniadanie i dalej przystępuję do pracy, pracuję nad swoją książką, pracuję nad swoimi projektami i wtedy mam najbardziej kreatywny czas, głównie też dlatego, że nikt wtedy nie zawraca mi głowy, jest cisza, spokój. No i też jest fizjologicznie udowodnione, że od 5 do 9 rano nasz umysł jest najbardziej efektywny. Ile kilometrów tygodniowo wybiegasz? To zależy przeciętnie. To zależy od okresu przygotowań, ale przeciętnie utrzymuję taką objętość na poziomie 70 km. Jeżeli teraz będę się przygotowywać do maratonu, a wszystko wskazuje na to, że będę, to w najlepszym okresie nawet do 120-130 km tygodniowo pewnie dojdę. Gdzie będziesz w swoim życiu za 5 lat? Na pewno będę już doświadczonym ojcem, bo w tym roku zostanę ojcem i to jest dla mnie... Gratuluję. Dziękuję bardzo. Będzie to dla mnie na pewno duże wyzwanie, ale też jestem przekonany, że będzie to najbardziej... Będziesz biegał z wózkiem? Tak, jak najbardziej. To w ogóle nie ulega wątpliwości. No myślę, że mój syn będzie moim mentorem, bo... Czy uważam... już wiesz, że syn? Tak, wiem, że dzieci są najmądrzejsze. I od swojego syna się bardzo dużo nauczę. Co sprawiło, jakbyś miał wymienić 3 rzeczy, osoby, wydarzenia w Twoim życiu, za sprawą których jesteś w swoim miejscu, życiu,
osobistym, prywatnym, zawodowym, tu gdzie jesteś? Na pewno bodźcem do rozwoju i taką pasję w bieganiu dał mi mój wujek Andrzej Magier, swoją drogą mistrz świata w biegu na 100 km, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli świata ultra w historii Polski. Następnie trafienie na trenera, absolutnego geniusza według mnie i człowieka stuprocentowego pasjonata, który przekazał mi podstawowe wartości w życiu dzięki właśnie lekkiej atletyce, to mój pierwszy trener Marian Podraszko. Wojciech Majkut, który biznesowo bardzo dużo mnie uczy i od którego czerpię bardzo dużo inspiracji i wiedzy. Notabene przedstawiciel marki New Balance w Polsce. Gdybyś miał każdego dnia do dyspozycji jedną dodatkową godzinę, na co byś ją przeznaczył? Na ciszę i medytację, na absolutne nierobienie niczego. Nie można cały czas orać. Pole, żeby rosło, potrzebuje też odpoczynku. My się spotkaliśmy dzisiaj, ponieważ niejednokrotnie pojawiały się pytania pod filmami na kanale dotyczące biegania. I możemy z tego miejsca chyba już obwieścić, że od dzisiejszego odcinka na Zabieganie TV regularnie pojawiać się będą odcinki, kiedy to Mateusz będzie odpowiadał na wasze pytania. Będziemy wam doradzać. Będę się starać. Tak jest. Jak biegać? Od czego zacząć? I to jest właśnie pierwsze pytanie, na które odpowiedź pojawi się w pierwszym odcinku serii edukacyjnej, czyli jak zacząć biegać. Mateusz, dziękuję ci bardzo serdecznie za dzisiejszy jogging. Oczywiście dziękuję. Nie żegnamy się na długo, bo Mateusz, tak jak już słyszeliście, pojawia się będzie w cyklu Trener Radzi. Tymczasem zapraszam cię bardzo serdecznie jako weteran Runmagedonu na wspólne pokonanie Runmagedonu, klasyka albo rekruta, 6 albo 12 km z przeszkodami. Mam nadzieję, dłuższy dystans. Dłuższy, więc razem sobie śmigniemy klasika. Będziecie mogli zobaczyć, co się będzie działo. Oczywiście subujcie zabieganych. Tu klikajcie. Tu. No i wbijajcie na trenerbiegania.pl. Widzimy się już za tydzień. Czołem zabiegani, do zobaczenia. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią mam dla was konkurs, w którym do zgarnięcia podwójne zaproszenie na dowolny Runmagedon Rekrut bądź Klasik. Jedyne co musicie zrobić, aby zgarnąć tą nagrodę, to napisać w komentarzu pod tym filmem, dlaczego właśnie wy powinniście dostać te zaproszenia. Wraz z osobą towarzyszącą wybierzecie się na dowolną edycję Runmagedonu Rekrut bądź Klasik. Konkurs trwa do przyszłego czwartku do godziny 19, a wyniki znajdziecie na fanpage'u Zabiegani TV. Zapraszam do wzięcia udziału i widzimy się na Runmagedonie. Czołem!